Panie kuratorze, czy pan się przygotował dzisiaj do pracy? Przepraszam, z kim? Zaangażował pan policję, rodzinę. Przepraszam, nie sprawdził pan, czy dziecko jest w domu. Nie jest w ogóle. Patriot 24, Robert Rewiński, jestem dziennikarzem prasowym i telewizyjnym. Z moich informacji wynika, że pan nawet nie sprawdził, czy dziecko jest w domu. Robimy tak, jak powiedziałem. Czy pan zrzeknie się tej pracy i powierzy ją komuś lepszemu? Jedziecie państwo na komisariat, a ja robię swoje, jutro do pani zadzwonię. Gdzie jest dziecko, panie kuratorze? I będziemy działać. Dobra? Panowie policjanci, czy wy wiecie, gdzie jest dziecko? Czy kurator powiadomił, gdzie jest dziecko? Idziemy na komisariat. No. Panie kuratorze, czy pan się zrzeknie dniówki dzisiaj za dzisiejszą pracę? Tak słabą. W tym miejscu miało dziś dojść do odebrania przymusowego zgodnie z postanowieniem sądu małoletniej dziewczynki 4-letniej. Przyjechała mama na miejsce, natomiast kurator nie sprawdził, gdzie jest dziecko. Zapowiadają się poszukiwania ogólnokrajowe, być może nawet ogólnoeuropejskie. Z informacji, które posiadamy, ojciec może wykorzystywać cynicznie formalne elementy związane z niemożnością przystąpienia do pracy służb publicznych. Będziemy zwracać się dzisiaj do prezesa Sądu Rejonowego w Pruszkowie oraz do prezesa Sądu Okręgowego Warszawa-Praga. Jakie czynności dyscyplinujące podejmą wobec kuratora, który tak słabo przygotował się do tej planowanej od wielu dni akcji? Pana, to jest zakaz nagrywania. Panie kuratorze, proszę wykonywać swoje obowiązki, a nie pouczać mnie i skupić się na swojej indolencji. Dobra, panu. Na terenie jednostki naszej... Rozumiem, dobrze, zaczekam tutaj. Dziękuję. Obserwujemy dziś niebywały skandal z udziałem kuratora sądowego Wojciecha Stanaszka, który pracuje w sądzie rejonowym w Pruszkowie. Prezentujemy film, w którym widać, jak kurator nie radzi sobie nie tylko z czynnością odebrania 4-letniej dziewczynki, która więziona jest na tym terenie od 2 lat przez ojca, który w tym momencie powinien dziecko oddać, a ukrywa się bezczelnie przed prezesem Sądu Rejonowego w Pruszkowie, przed kuratorami, przed policją. Chociaż policja, dzisiaj widzieliśmy bardzo duże zaangażowanie funkcjonariuszy komisariatu w Piastowie. Natomiast pojawia się pytanie, jak to jest, że po raz kolejny obserwujemy aferę dotyczącą bezradności kuratorów sądowych podlegających prezesowi Sądu Rejonowego w Pruszkowie. Pytanie dotyczy umiejętności pracy zespołu kuratorskiego w sytuacjach trudnych, w sytuacjach ekstremalnych. Dzisiaj mamy kolejny przykład agresywnego ojca, który być może nie do końca panuje nad sytuacją, jeśli chodzi o swoje
predyspozycje psychiczne i to, w jaki sposób postępować nie tylko z dzieckiem, ale z samym sobą. Pytanie, czy prezes sądu rejonowego w Pruszkowie jest świadomy zagrożenia, jakie wiąże się z tą sytuacją. Dzisiaj podczas tej nieudanej akcji pojawiło się przypomnienie dramatu, który wydarzył się tutaj niedaleko w Grodzisku Mazowieckim. Nie tak dawno temu, paręnaście miesięcy temu, kiedy ojciec uwięził dziecko, zasztyletował nożem, a sam rzucił się pod pociąg. Dziś pytamy, gdzie jest 4-letnia Maja i nikt z decydentów sądu rejonowego w Pruszkowie nie potrafi odpowiedzieć na to pytanie. Ojciec wyłączył telefon, nie kontaktuje się ani z policją, ani z kuratorami. Więc pytanie, kto weźmie odpowiedzialność za ewentualny dramat, za ewentualny koszmar, który może wydarzyć się na tym terenie. Dzisiaj prezes sądu rejonowego w Pruszkowie jest nieosiągalny. Próbowaliśmy się umówić telefonicznie na rozmowę, mimo że z poniedziałek prezes powinien dyżurować. Okazuje się, że są jakieś przeszkody formalne, trzeba maila wysłać, a może będzie akceptacja, może nie będzie. Matka też próbowała się kontaktować, też okazuje się, że musi wysłać maila. Okazuje się, że decydenci w tym sądzie biorą co miesiąc pieniądze ze Skarbu Państwa, a dramat dziecka więzionego od 2 lat przez ojca porywacza w ogóle nikogo tutaj dzisiaj nie obchodzi, więc pytanie do szefostwa tego sądu. Może zawieście pobieranie pensji ze Skarbu Państwa w grudniu do czasu odzyskania zgodnie z postanowieniami sądów rejonowego w Wołominie i Sądu Okręgowego dla Warszawy Pragi do czasu odzyskania tej 4-letniej dziewczynki. Jest miło, atmosfera świąteczna, pewnie niedługo będzie strojenie choinek i szykowanie prezentów, ale ta atmosfera nie dotyczy tej 4-letniej dziewczynki i jej matki, która odchodzi od zmysłów, by dziecko odzyskać. Niestety nie uzyskuje tutaj żadnej pomocy. Sytuacja jest zarówno ekstremalna z punktu widzenia zachowania ojca, jak i beznadziejna z punktu widzenia indolencji tegoż sądu i kuratorów podległych prezesowi sądu rejonowego w Pruszkowie. Będziemy sprawie się przyglądać, będziemy relacjonować dalsze czynności związane z procedurą odnalezienia teraz, bo nie wiadomo, gdzie to dziecko jest ukryte, czy nad morzem, czy w górach, czy gdzieś w jakiejś agroturystyce. Wiemy tylko tyle, że ostatnio było zgłoszone kwarantanna covidowa i nie wiemy, czy dziecko jest chore, czy ojciec jest chory. Natomiast nikt dzisiaj nie wie, gdzie ukrył się z tym covidem ojciec razem z 4-letnią Mają.